Siemankuczki, z tej strony Lisek i witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Po raz kolejny zrobiliśmy elitę 1 miesięczną, więc mamy 20 czerwonych informów. Do tego wyskoczyła karta, która mogła zwiastować coś naprawdę fantastycznego. Dajcie znać w komentarzu, czy byliście na strumyku, bo zawsze, ale to zawsze mnie takie komentarze motywują. Przypominam, 2000 łapek w górę i lecimy z kolejnymi materiałami, lecimy z kolejnymi paczkami i cieszymy się tym, co zdobywamy w tym Food Champions i FIFA 18. Lecimy z odcinkiem. A więc właśnie po to się grało cały miesiąc, żeby otworzyć tą paczkę z 20 informami. Póki co FIFA 18, no zbytnio to szczęście w tych paczkach miesięcznych nie sprzyja. Zdecydowanie nie sprzyja, ale miejmy nadzieję, że może w tym momencie nasz los się obróci i zaczniemy piąć się w górę. Zobaczmy, co się będzie kryło w tej paczce. Ulala, ulala. Ulala, są banery, okej, czerwona flara, czy będzie XD? Mamy Brazylię, kto to może być? LS? Kto to jest? Aleksandro87, oj ty bidulku mój kochany. No i jak tu się cieszyć z takiej karty? Kurde, kurde. No myślałem, że to może być Neymar, ale chyba Neymara nawet nie było. Ja cię kurczę. Oj, dwóch Brazylijczyków na szczycie. No nic specjalnego chyba. Liga Włoska zdominowała na pewno na początku tą paczkę. No ten Sandro jest tak użyteczny, ten 87 na pozycji lewego skrzydłowego, jest tak użyteczny ten Sandro, no bym powiedział, nie wiem, jak bezpośrednie rzuty wolne w tej FIFA, czyli chyba w ogóle. Kto jeszcze? Moses. I Embolo, oj, jak smutno. No nic specjalnego w tej paczce nie ma, no nie ma co się tutaj oszukiwać. Aleksandro87, ten overall też raczej nie sprzyja lodożercom, że tak powiem. Giuliano86, wiem, że ma fantastyczne rzuty wolne, z tego co kojarzę. Rzuty karne 83, rzuty wolne, a to nie. Pamiętam, że ktoś mi po prostu strzelał tą kartą naprawdę bardzo dużo bramek z rzutów wolnych i stałych fragmentów gry. Bonaventura, no karta statystyki nie najgorsze, ale czy ona będzie przydatna? No niespecjalnie. Carvalho 85, dobrze, że z tej Portugalii nie było. Dobrze, że z tej Portugalii nie było, bo byłyby nadzieje bardzo, bardzo duże, że będzie jakaś karta fenomenalna. Bernardeschi, no też, no nieużyteczna karta. Rico, no samo mówi to przez się. Leligud 84. Nie najgorsze statystyki, nie ma co. Canales 84, Giovetic 84, Ramsey, Kostić, ciekawa karta, ale czy on wygryzie moich rezerwowych, czyli Alessandriniego i tego drugiego Lozano? No też niekoniecznie. Jarda 83, Lej, okej, on też no niespecjalnie. Suarez, prawie Suarez, tak? No, mamy prawie Suareza. Nie ma co. Kazri, Moses, Castro, Embolo, Meite, Lafont. Nic specjalnego, niestety. A więc tak to wyglądało. LS, Brazylia, no albo Coutinho, albo Neymar. Takie pierwsze miałem skojarzenia. Okazało się, że Aleksandro również się pojawił w tej drużynie tygodnia na pozycji lewego skrzydłowego, więc wtedy moje tutaj jakiekolwiek marzenia zostały bardzo szybko zweryfikowane przez życie. Ale mam nadzieję, że w przyszłości będzie nieco lepiej, no bo 87 overall to nawet pod SBC-ki nie jest jakaś wybitna karta. Byczki, mam nadzieję, że materiał się Wam podobał. Przypominam, że jutro w okolicach 19, 18, 17 odpalimy sobie strumyka z paczek za Elite 1, więc obecność obowiązkowa. W weekend oczywiście gramy Food Champions na streamie. Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Siemanko!